Siemano moi drodzy, dzisiaj moim i waszym gościem jest Karol Skrzypek. Cześć Karol. Cześć, miło mi, witam wszystkich. No, rozmawiamy, ponieważ zbliża się kolejna gala Army Fight Night. Troszeczkę już nas przyzwyczaiłeś do swojej obecności na eventach tej organizacji. Powiedz mi, jak wygląda twój kontrakt z Armią Fight Night i czemu tak lubisz się dla nich bić? No bo trzecia edycja z rzędu, na której wystąpisz. To znaczy tak, no tak jest, to trzecia gala na Army Fight Night. Kontrakt wygląda tak, że jest on na jedną walkę, po prostu podpisuję z walki na walkę. Na poprzednich edycjach udało się wygrać dwa razy, także dostałem teraz szansę walki. To będzie czwarta moja walka w tym roku i mam nadzieję, że ją wygram. Powiedz mi, Karol, bo Armia jako federacja też wchodzi w troszeczkę nowy wymiar, bo będziemy mogli tą transmisję oglądać na Polsacie Sport. Jest to już dość szerokie spektrum widzów. Powiedz mi, czy to jakoś cię deprymuje, czy raczej dodaje skrzydeł ta świadomość, że twoja walka będzie dość szeroko już transmitowana? To znaczy, no, ta transmisja tak naprawdę nam zawodnikom bardzo dużo daje, bo możemy się pokazać szerszemu gronu publiczności. A czy stresuje? Nie wiem, no, walka jest walką. Wychodzisz do klatki, przybijasz piątkę, zaczyna się pojedynek. Przedtem ludzie na Facebooku to oglądali, teraz będą oglądać w telewizji, to nie ma znaczenia. Lepiej jest dla mnie walczyć na takiej pozycji jakby osoby, która nie ma dużej presji, tak? Ja nie odczuwam tej presji, żebym przed kamerą, przed widzami musiał się jakoś stresować, że oj, pojedynek dużo osób widzi, znajomi widzą. Przedtem też śledzili, kibicowali, także teraz będą mieli łatwiejszy dostęp do tego i ja będę mógł się im pokazać. No w Łomży miałeś głośną grupę fanów, z tego co pamiętam, po twoim zwycięstwie. To znaczy w Łomży to było tak, że pojechali ze mną znajomi, którzy mieli bilety dość blisko klatki i dlatego było ich słychać i toczyli troszkę taki bój. Ja w klatce z przeciwnikiem z Łomży, a oni na trybunach z kibicami mojego przeciwnika. Tam się troszkę przykrzykiwali, no mam nadzieję, że wygrali ten doping. Zresztą ja ich słyszałem w klatce i to dodawało mi skrzydeł w tej walce. No i pamiętam na przykład też podczas nagrywania wywiadu, że tam ostro śpiewali Karol, troszeczkę przeszkadzając, ale to było bardzo, bardzo fajne z ich strony na przykład. Natomiast wracając jeszcze do telewizji, czy to pomaga w takich kontaktach, w rozmowach ze sponsorami, jeśli ta transmisja jest w telewizji? Bardzo, bardzo. No wiesz, przychodzisz i mówisz, cześć, jestem zawodnikiem, będę walczył tam na jakiejś gali, będzie transmisja na Facebooku, okej. Okay. A jak przychodzisz i mówisz, cześć, będę się bił tu i tu, taki i taki termin, jest Polsat Sport. O, od razu jest inna rozmowa, tak? Można tam sobie wynegocjować jakieś wsparcie, także no, nie ukrywajmy, że sponsorzy robią tutaj 90% pomocy dla nas, po to, żebyśmy mogli walczyć. Także dzięki telewizji to jest ułatwione, żeby ich pozyskiwać. Jak ci się rozmawia na tym etapie twojej kariery, bo no, dopiero ją praktycznie rozpoczynasz tą zawodową, masz 3 wygrane pojedynki, żadnych porażek, co bardzo ładnie wygląda w rekordzie. Jak wyglądają twoje rozmowy ze sponsorami na ten moment? Czy jest ciężko dla takiego zawodnika dopiero rozpoczynającego tą dużą zawodową, zawodniczą karierę, czy jednak ten sport jest już na tyle popularny, że sponsorzy dość chętnie inwestują swoje środki? Wiesz co, jest ciężko, ale tak naprawdę osoby, które mi pomagają, to są osoby z jakiegoś tam mojego otoczenia. Ja znam tych ludzi, oni mają jakieś przedsiębiorstwa, swoje firmy i po prostu wyciągają rękę do mnie, dają mi zaufanie i pomagają mi w tej karierze, tak? Dzięki tym osobom tak naprawdę mogę walczyć teraz, mogę trenować normalnie. Bez ich pomocy jestem przekonany, że po prostu musiałbym pracować. Zresztą pracuję cały czas, tak? Ale z ich pomocą mogę poświęcić się na samym końcu przygotowań, odpuścić trochę pracy i być spokojnym o to, że nie będę miał problemów z zapłaceniem czynszu czy tam z jedzeniem czegokolwiek. Twoim przeciwnikiem będzie Dmitrij Grunczuk. Rywal o takim samym rekordzie jak ty. 3 zwycięstwa, 0 porażek. Takie informacje doszły mi od Filipa Bądkowskiego. Co wiesz o swoim przeciwniku? Czy widziałeś jego jakieś walki i na co musisz szczególnie uważać w starciu z nim? Tak, 3 wygrane ma taki sam rekord jak ja. Te wszystkie wygrane są przez knockout. Także mocno się bije w stójce. Widzieliśmy tam walkę.
No jest ogólnie Stójkowiczem. Wiadomo, zapasy tam ma jakieś defensywne, parter też jest w miarę ogarnięty, ale mocno się bije, kończy wszystkie walki przed czasem, tak jak ja. Także no, myślę, że będzie ciekawa walka, ktoś padnie. Albo będzie na punkty, zobaczymy. Pokażę to wszystko, klatka. Nie wiem, w jaki sposób wygrałeś, nie pamiętam swoją pierwszą walkę. Wiem natomiast, że dwie kolejne w armii wygrałeś już przez techniczne nokauty w pierwszej i w drugiej rundzie. Co jest twoją najmocniejszą stroną jako zawodnika MMA, jak myślisz? Wiesz co, no, trenuję przekrojowo, robię wszystko, dobrze czuję się w stójce, lubię się być w stójce, w parterze też się dobrze czuję, cały czas rozwijam się na tej płaszczyźnie. I tak myślę, że uderzenia są dobre, parter, zapasy defensywne, ofensywne. No, staram się trenować, aby być kompletnym zawodnikiem. Ej. Starasz się trenować, żeby być kompletnym zawodnikiem, jak sam powiedziałeś, masz tą okazję trenować chyba w najmocniejszym na obecnie klubie w Polsce. Według Tomka Jakubca jest to w ogóle najmocniejszy klub w Europie. Powiedz mi, z kim tutaj głównie sparujesz, z kim podczas tych swoich przygotowań robisz najczęściej jakieś zadaniówki i jak to wygląda? No, do tej walki najwięcej trenowałem z Tomkiem, tak, wojny też się liczby straszne na sparingach, ale tak, tak jak Tomek powiedział, to jest teraz jeden z najlepszych klubów w Europie, w Polsce, najlepszy moim zdaniem, jeżeli chodzi o moją kategorię, tak, w 77 mamy tutaj naprawdę, naprawdę mocnych chłopaków, jest Tomek Jakubiec, jest Tymek Łopaczek, jest Bartek Fabiński, tak, jest... Kamil Gniadek, też Michał Michalski przyjeżdżał. No jest naprawdę mocna ekipa, jest z kim trenować. Te sparingi są naprawdę ciężkie. Trener Robert tutaj czuwa nad nami. Mamy dobry sztab szkoleniowy, paczka się fajnie trzyma. No i nic, tylko trenować i się rozwijać. Który dzień lubisz najbardziej? To jest ta wasza magiczna środa sparingowa, czy jest to jednak któryś z innych dni? Wiesz co, środa, piątek. No. W środę w dużych się bijemy, w piątek bardzo często są właśnie zapasy na klatce jakieś albo sparingi w małych. Także to są takie dwa mocne dni, przed którymi zawsze trzeba się tam mentalnie nastawić, że nie będzie lekko. Jeśli mówisz, że nie będzie lekko, kto tutaj z osób, z którymi sparowałeś, sprawia ci największe problemy? No wiadomo, że pewnie ci, którzy są dużo ciężsi od ciebie, natomiast może jednak jest coś jeszcze. No, wszyscy są mocni, tak? Tomek jest mocny stójca, ma bardzo dobry parter. Kamil Gniadek to samo, stójka, parter. To są kompletni zawodnicy, tak naprawdę. Dzięki temu, że mam możliwość robić z nimi rundy, to nie jest lekko, ale cały czas się rozwijam, tak? Bartek Fabiński, no tutaj jak dociśnie do klatki, to już zostaje modlitwa i to wszystko, także no jest ciężko, tak? Ale dzięki temu, no jak mówię, powolutku jest progres. Ja widzę to u siebie, że jest coraz lepiej, jestem coraz lepszym zawodnikiem. No i mam nadzieję, że będą mnie kontuzje omijały i będę mógł trenować i się cały czas rozwijać. Teraz już tylko świeżość łapiesz. To jest twój etap chyba twoich przygotowań. W sobotę walka. Powiedz mi, jak spędzasz te ostatnie kilka dni i na czym się musisz skupić podczas tego ostatniego czasu? Tak, dzisiaj zrobiłem ostatnią szybkość. Piję wodę, jeszcze muszę wypić kilka litrów dzisiaj, to jest dość ciężkie. Jutro dzień minie na gotowaniu. Będę sobie szykował posiłki na rekuperację po wadze. W piątek jedziemy na ważenie, potem jedzenie, no i już same przyjemności, tak. Zrobię wagę, najem się na wodnie, będzie sobota, wstaniemy rano, znowu sobie coś zjem, wieczorem pojedziemy na halę zrobić walkę. Wszystko pokażę. Klatka zweryfikuje przygotowanie. Dużo kilogramów zostało jeszcze do zrzucenia? Nie, już jest kosmetyka, już naprawdę jest niewiele, także dzisiaj tam mogę sobie już zjeść troszkę więcej, także jest dobrze, waga jest dobrze. Wspominałeś o przygotowaniach Tomka Jakubca, że jest w świetnej formie. Powiedz mi, czego możemy się spodziewać po... Prezent od Jasia. Dobry. Dziękuję. Jest refleks. Refleks jest, tak. Tak, Janek Bachowicz jak zawsze musi coś od siebie dodać podczas każdego wywiadu, nieważne po której stronie kamery aktualnie przebywa. Natomiast chciałem zapytać o Tomka Jakubca, jego formę. Zawalczy w Colmain Evencie z mocnym, znaczy ciężko powiedzieć, czy mocnym, ale na pewno bardzo doświadczonym Grekiem, który również ma ten bilans dodatni. I czego możemy się spodziewać po zastąpku Tomka, no bo jego bardzo rzadko widzimy jednak w klatce. No tak, Tomek wraca teraz po dłuższej przerwie. Jest bardzo dobrze przygotowany, naprawdę. No, ja mogę powiedzieć, że
jest dobrze przygotowany, nawet bardzo dobrze, tak? Także walka będzie naprawdę ciekawa, zapraszam wszystkich. Tomek jest bardzo głodny walki po tej przerwie, chce się pokazać z jak najlepszej strony, także jest gotowy na fajerwerki. Ostatnie pytanie, Karol. Wspomniałeś, że często trenujesz z Bartkiem Fabińskim. No niestety całkowicie, można powiedzieć, nie udała mu się ta walka na ostatnim UFC w Argentynie. Powiedz mi, czy spodziewałeś się w ogóle takiego scenariuszu? Czy to był dla ciebie szok, to co zobaczyłeś tam? Znaczy, tu ciężko mi się wypowiedzieć. No Bartek dobrze bardzo był przygotowany. Ja byłem zdziwiony, wiesz, też obudziłem się na tą walkę w nocy. Także w pewnym momencie myślałem, że mi się to w ogóle śniło, ale no nie wiem, może polecieli troszkę za późno. Nie wiem, jak tam z wagą były problemy, bo już na tych ostatnich dniach to też nie chciałem tam mu przeszkadzać, dzwonić, pisać, wiadomo, dupy zawracać, bo trzeba się przygotować do walki, tak? No przeciwnik 25-2, 7 wygranych pod rząd w UFC, nie walczył o pas, ale no to dali mu naprawdę bardzo, bardzo mocnego zawodnika, szybkiego na nogach, bijącego mocno, złapał go tą prawą ręką, no i wiesz, ja teraz czuję się dobrze przygotowany, Tomek też jest dobrze przygotowany, ale walka to jest walka, dostajesz jeden cios i nagle te przygotowania wszystkie idą w pył, bo nie wiesz, gdzie jesteś. Także no tutaj to uderzenie, myślę, ustawiło tą walkę. Potem, nie wiem, to musiał być, wiesz, pogadać z Bartkiem, czy on pamięta, co było dalej, czy działał na autopilocie. Prawda jest taka, że jako jedyny Polak wygrał pierwsze 3 walki w kontrakcie w UFC, jedną przegrał. Moim zdaniem to nic tam nie powinno zmienić, kolejne walki, kolejny kontrakt i tyle. Jak to ładnie powiedziałeś, przygotowania idą w pył. Spodziewałem się, że powiesz co innego. Karol, dzięki serdecznie za poświęcony czas na ten wywiad. Widzimy się w Siedlcach w sobotę i co? Serdecznie życzę Ci powodzenia na walce i porozmawiamy po jej zakończeniu zapewne. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze podziękować moim sponsorom za pomoc w przygotowaniach. Firmy Logistyka by Altmaster, Ceramika Primus, MS Auto, Manto, Gunner, Huntsman Food, Smaczny Box Catering, który naprawdę tutaj bardzo dużo zrobił, dzięki nim tę uwagę zrobiłem. Na pewno jeszcze zapomniałem o kilku sponsorach, ale poprawię się następnym razem, także dzięki i pozdrawiam. Dzięki bardzo.